Cześć, siemaneczko, witam wszystkich. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics. Trochę mnie nie było, ale wracam. Dzisiaj mamy kolejny dzień z chiptuningiem, właśnie tego oto auta, czyli Skody Superb. Jest to samochód Piotra i Piotr właśnie teraz nam wjedzie na hamownię. Jak słyszymy, mamy tam diesla pod maską, który pracuje dość fajnie, dość subtelnie, ponieważ jest to jednostka 2.0 TDI CFGB, ten sam silnik, który mamy w projekcie Golf, a projekt Golf stoi tam, też będzie film, myślę, w tym tygodniu jeszcze wrzucony. Śmiało, śmiało, tak jak idzie, wjeżdżamy, jeszcze trochę, dobra, na styk, super, możemy zgasić. Możemy zgasić auto, nie? Cześć, siemanko. Siema. To jest Piotr. Siema, hej. Szanowanie. I to jest twoje auto, nie? Skoda Superb. 2 litry. 2 litry TDI, 170 koni, CFGB. Długo już to auto masz? Od 2 czy 3 miesięcy. Okej, okay, czyli nie za długo. Na razie świeży, także 4x4 wersja. Zobaczymy, jak to... Taka na wypasie pewnie, jak to Superby, nie? No. Zobaczymy sobie ją w środku. Widzowie sobie zobaczą Skodę Superb, czyli mamy tu skóra, no. Jest DSG, czyli program skrzyni też będziemy robić. Tak. Mhm. Program skrzyni. A co cię najbardziej denerwuje, jeśli chodzi o pracę skrzyni teraz? Denerwuje cię w ogóle coś? Jak jeżdżę, to chodzi na niskich po prostu, wysoki bieg, a czyli niska głównie te shift pointy, to co tak. Większość ludzi przeszkadza, że właśnie za nisko 1200 trzyma... 1200 obrotów i... Dokładnie, że za nisko trzyma biegi w stosunku do prędkości. Mm-hmm. I to postaramy się podwyższyć, żeby było lepiej. Tak. Poza tym oczywiście zwiększymy tutaj moc, żeby Piotrowi się bezpieczniej wyprzedzało i żeby jazda Piotra była bardziej elastyczna w przyszłości. Dokładnie. No nie? Dobra. Co tu jeszcze mamy? DSG, skóra, przebieg jest ważny, nie? Tak. Czyli mówisz, że 3 miesiące temu kupiłeś, tak, to no, auto? Coś kluczy. Nie znaleziono kluczyka, Piotr. Dobra, już chyba go znajdziemy, ten kluczyk. 209, niecałe 1000. Zapala fajnie, na rys. 200 tysięcy to nie jest dużo, jak jest faktycznie taki przebieg. A może być taki faktycznie? Czy sprawdzałeś to jakoś? Nie, sprawdzaliśmy, no. A to jest sprowadzone auto, czy...? Sprowadzone z Austrii przeze mnie. Tak. Przez ciebie osobiście. Jeździł w firmie, później go to przejął taki pan i ja od niego go po prostu kupiłem. Okej, okay, a ta firma była... Aha, czyli w firmie, Austrii. Potem on, pan i potem ty. Ten pan, który pracował w tej firmie, po prostu on go kupił jako... Tak to było, to najlepiej tak. Czy pewnie on w tej firmie tym autem jeździł i później sobie go jako prywatne wziął. Dokładnie. No. Czyli wiedział, co bierze. A mieszkał w górach, także... Dlatego 4x4 pewnie. Tak. Superb. A jak ten napęd? Przydaje się? Cokolwiek? No. Na razie no spoko, nie? A jeszcze zobaczymy, nie sprawdziłeś w sumie, no, bo to czekasz na śnieg teraz. Czekamy na śnieg, jak będzie, albo ale zobaczysz, jak pojedziesz do Wisły, Ustronia, to wtedy wiesz, no, jak tam będzie dużo śniegu, to się na pewno przyda, nie? To jest zajebista frajda, jak jeszcze nie miałeś 4x4, to mega się fajnie jeździ, czymś takim. No. Dobra, my sobie tu gadamy i tu teraz musimy, drodzy widzowie, odpiąć napęd, bo można też to oczywiście włączyć tryb dyno mode, ale miałem taką sytuację ostatnio nieprzyjemną, że odpinałem sobie właśnie tryb dyno mode, tak jak pokazuje instrukcja na YouTubie i gdziekolwiek indziej na Google'ach, czyli po prostu włączamy zapłon, tam awaryjny, naciskamy na pedał gazu kilka razy, czy pedał, przepraszam, pedał gazu, no kilka razy i wtedy wyłącza nam się tył. Ale miałem taką sytuację, że podczas pomiaru mi się sam ten tył dopiął. Może wam pokażę, co się stało z podłogą. O, tu widać właśnie, co się stało z podłogą. Dopiął się tył. I zaczęło się kręcić te koło, bo ono nie było spięte, tylko tam było te drugie spięte. Nawet dobrze, że te jedne nie było spięte, bo dyferencjał, nic się nie stało generalnie z samochodem na szczęście, poza delikatnie uszkodzoną podłogą. I od tego czasu, drodzy widzowie, już ogólnie nie korzystam z trybu Dyno Mode. Zawsze jak jest auto 4x4 na Haldexie, po prostu odpinam sobie wtyczkę. Generalnie nie wierzyłem w to, że coś takiego może się stać. Koledzy po fachu mówili mi, że mieli już takie sytuacje, ja się śmiałem, że gdzie, jak tak może być, ale jednak tak może być i polega to na tym, że po prostu musiałem mieć za słabo auto spięte z tyłu i dyno mode z automatu, co jest w zasadzie głupie, wyłącza się podczas nawet pomiaru, gdy tylko zobaczy lekki uślizg tylniego koła na czujniku z ABS-u. Jak o jeden stopień się przekręci koło, strzelam, to wtedy się wyłącza nam tryb dyno mode.
i sterownik kompletnie nie patrzy na to, czy auto ma 180 czy 200 na godzinę na hamowni, załącza po prostu tył i zaczyna się też tył kręcić. Co jest trochę moim zdaniem głupim rozwiązaniem. Powinno to działać tak, że nie może się tył dopiąć do momentu zatrzymania przednich kół. Niestety tak to nie działa w grupie Volkswagena. Dobra, odpinamy ten tył. No, gdyby ktoś kiedyś chciał odpiąć, w sumie nie wiem po co, ale jakby ktoś chciał odpiąć napęd tylny, to tutaj mamy wtyczkę. Możesz Piotr pokazać. Tą właśnie wtyczkę odpinamy i wtedy już mamy tylko przód, naprzód napęd. Jeśli jest to auto z grupy Volkswagena i ma napęd typu Haldex właśnie z dopinanym tyłem. Jak odepniemy tą wtyczkę, oświeci nam się kontrola trakcji i wtedy już nie będzie napędu na tył. Dobra. Kontrola trakcji świeci, to znaczy, że tył jest już wyłączony. Lecimy. Lecimy, nie? Dobrze. Drodzy widzowie, także auto mamy tło zapinane do hamowni. Teraz będziemy auto właśnie hamować i dohamowywać, żeby zmierzyć moc. Zobaczymy, czy silnik trzyma seryjne parametry. A seryjne parametry są rzędu 170 koni i 350 N. I zobaczymy, jak blisko jesteśmy właśnie tych nominalnych wartości po pomiarze. Myślę, że będziemy się za chwilkę widzieć w autku, jak będziemy jeszcze robić logi i sprawdzać po prostu stan techniczny silnika. Dobra, nagrywamy pomiar serii w Skodzie Superb. Włączymy sobie światła. O, podświetlimy bardziej licznik, żeby było wszystko dokładnie widać. Jak widać, mamy tutaj choinkę na liczniku, ale jest to całkowicie normalne przy pomiarze aut tego typu. Mamy zapięty, tak jak widać, piąty bieg i to będzie nasz bieg pomiarowy. Tutaj mamy komputer, odpalimy sobie tego VCDS-a. VCDS-ik wleci, wybór, silnik, tu mamy kod, numer seryjny silnika, w nomenklaturze Volkswagena podany. Wejdziemy sobie, zanim wejdziemy w pomiary rozszerzone, oczywiście pierwsze co, jakbyście kiedyś robili chip tuning, to albo diagnostykę, to wchodzimy w błędy i szydujemy, czy są jakieś błędy bieżące. Nie ma żadnych błędów, w historii też nie ma żadnych zapisanych. To już jest dobry symptom całej tej operacji. Teraz sobie tak, załadujemy preferencje z pliku. Fajny feature, że nie trzeba za każdym razem wybierać, tylko jest taka opcja, że dajemy załaduj preferencje z pliku i on wtedy nam załaduje właśnie już gotowe ustawienia, gotowe logi, jakie chcemy robić. Tylko tutaj jakoś to wiecznie trwa. Preferencje z pliku. Ok, tu mamy jakieś preferencje akurat do tego sterownika. Już mam przygotowane, bo to jest dość częsty sterownik, jaki u nas gości. Czyli właśnie EDC17C46 tu będzie, jak to jest CFGB. No i zalogujemy sobie boosta na początek, czasy wtrysku, kąty wtrysku, dawkę, EGT na pierwszy strzał, później sobie jeszcze DPF-a sprawdzę. Dobra, ustawimy przełożenie. Piąty bieg. Obrotów mamy idealnie. Dobra, teraz loga sobie zapiszę do Excela czy do CSV-a. Później go przeanalizuję w biurze. TDI, CFGB. Dajemy start i logi się nam zapisują. Pomiar też zaraz odpalimy. 1250 obrotów. No i lecimy, spacja, start, lecimy pomiar. Dokładnie,
4, cyk, wbijamy N-kę, auto się nam dohamowuje, logi w biurze, no i widzimy się za chwilkę. Myślę, że w biurze przejrzymy sobie logi, czy jest wszystko ok i będziemy działać, lecieć dalej z tematu. Logi możemy sobie przejrzeć w zasadzie na szybko tutaj, w takim specjalnym przeglądarkowym programie, do którego możemy wrzucić właśnie plik z logami i z automatu nam narysuje wszystkie wykresy. Cyk. Cyk. No i tu mamy wykresy. Widzimy, że mamy małe przeładowanie turbiny. Ma być 2450, jest 2580. Później niedoładowanie, ponieważ sterownik chce skorygować boosta. No i później górę już trzyma. Jest ok. Dawka paliwa w okolicach 65, jak dobrze pamiętam, to jest, tak ma być w tym silniku. EGT mamy na poziomie niskim, to jest seria mierzona, maksymalny EGT 711 stopni, no całkiem ok. Auto mamy dohamowane, zmierzona jest seria, zobaczymy co tam nam wyszło ciekawego. O kurcze, wyszło dużo, chuj. Temperaturę zobaczymy, czy mamy dobrą temperaturę. Mamy złą temperaturę, bo są 4 stopnie na hali, a mamy ustawione tutaj 14 stopni. I zobaczycie teraz, co się stanie, jak zmienimy temperaturę na tą właściwą. No, koni będziemy mieć trochę mniej i momentu też. Ale to jest teraz wiarygodny pomiar, ponieważ mamy wprowadzone właściwe wartości temperatury pomiarowe, nie? Także jest 177 koni i 363 juta mamy. Ma być 350 i 170, mamy 7 koni na bonusie i 12 czy też 13 Nm na plusie. Piotr, jest spoko, nie? Jest gitara, panie. Jest gitara. No. Widać, że wóz, kura jest zdrowo. No, dostaje dobrze jeść. W nogach też jest ok, boost i inne rzeczy spoko. DPF też jak najbardziej jest ok. Teraz sobie szczytamy program skrzyni, bo skrzynię, no to zgadaliśmy, będziemy też robić. Tak. Nagram jeszcze w sumie, jak ona pracuje teraz na rolce, jak zmienia biegi, a jak będzie później zmieniać biegi, też nagramy i pokażemy, nałożymy dwa filmy na siebie, żebyście widzieli różnicę. Tak, wyłączymy radio. Coś mi tu szuszczy. Dziwne. Dobra, pokażę wam, jak pracuje to DSG. Czyli mamy drive'a normalnie zapiętego. Zmienia nam sobie biegi. Widzimy, że zmienia je bardzo nisko. 40 na godzinę mamy czwarty bieg już zapięty. Piąty bieg mamy zapięty przy 50 i mamy obroty na 1200, spadają 1100 przy tych niższych biegach spadały. I szósteczka jest przy 70 zapięta. Teraz sobie zwolnimy. 50 na godzinę jest piątka. Czwóreczka przy 42, tam 5. Te obroty mamy bardzo nisko, nie? Mamy czwarty bieg i jedziemy 35 na godzinę. Dobra, ruszymy sobie jeszcze od zera. No, dwójka jest bardzo szybko zapinana. Spada nam na 1100. Właśnie tego klient nie lubi. Chce, żeby spadało tak na 1300-1400 obrotów, żeby nie zamulało po prostu silnika. Poza tym skrócimy jeszcze czasy biegów i podniesiemy te limitery momentu, bo są dość nisko i auto po prostu na momentu nie zrobi takiego, jakiego byśmy chcieli po chip tuningu. I ciśnienia sprzęgle delikatnie podniesiemy, żeby było bezpiecznie dla silnika. Teraz będziemy podpinać stabilizator napięcia, żeby właśnie to napięcie na samochodzie
może nie ustabilizować, ale podwyższyć do poziomu tam powyżej 13 W, żeby było. Wtedy jest bezpieczny zapis. I w tym celu właśnie podpinamy sobie akumulator pod nasz stabilizator napięcia. Plusik, minusik. No i ładuje ładnie. No i teraz sobie zapiszemy wóz. Piotr, ile obstawiasz? Ile może wyjść? Ja myślę, że będzie 195 i 400 newtonów. 400 newtonów, ok. Plus minus. No, te 40 do 50 newtonów max podejdzie. To nie jesteś wymagającym klientem, można powiedzieć. No. Wszyscy, co mają superby, to 200 chcą, 10, nie? 200. Aha, no zobaczymy, co wyjdzie. Spoko, sam jestem ciekaw. Jest ustawione, tam powinno zrobić powyżej 200 i 420-430 newtonów. To jak będzie szarpa. Za dużo dla ciebie, no to zawsze nie, można. No co? Nie, no co? Zobaczymy, czy to zrobi, nie? Mhm. Będzie git, panie. CFGB nie jest zły silnik, znaczy to jest bardzo dobry silnik. Znaczy mamy w Golfie też ten silnik i mamy tam 300 koni i prawie 600 juta. Film z Golfem pewnie już był, a jak nie, to będzie za chwilę. Uh-huh. Ale o tym już kończącym, wiesz, że wyszło i tak dalej. Ostatnia wszyscy faza. Czekają na film z Golfem, nie? No. Ja teraz nie miałem czasu, ale robimy film i wrzucimy, nie? Spoko. Dobra, teraz sobie zapiszemy sterowniki TCU i ECU, czyli skrzyni i silnika. No i będziemy sobie jeździć na rolce, zobaczymy, co tam będzie nam wchodzić. Zapisany i skrzynia i silnik. Pierwsze testy. Zobaczymy, jak to DSG teraz pracuje. Piotrowi zależało głównie na tym, żeby te biegi były zapinane poszczególne później w stosunku do prędkości auta czy też pojazdu. Zobaczymy sobie, jak to działa teraz. Czyli ruszymy sobie. Stoimy w miejscu teraz na hamowni, czyli jak ruszymy dalej, będziemy stać w miejscu, ale koła się będą nam kręcić. Zobaczymy, jak to działa. Włączę licznik. No i tak, mamy D1 zapięte i jedziemy sobie, nie? Wódku. Dwójeczka zdecydowanie później, mi się wydaje przynajmniej. Dwójeczka też. Chodzi o to, żeby te obroty nam spadały tam w zakresie te 1300, 1400. O to Piotrowi chodziło. I tak to starają się w softcie ustawić i nawet muszę powiedzieć, że mi wyszło. Czas zmiany biegów też tam jest troszkę skrócony o 80 milisekund. Także na szybciej te biegi zapinać. No i mamy szósty bieg zapięty już. No jest zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, co Piotr też powie, jak się pojedziemy na drogę przejechać. No teraz zapniemy sobie logi, zagrzejemy też silnik oczywiście. Zagrzejemy silnik i kody błędów dalej jest brak, także spoko. Dobra, no ja robię logi, zrobię pomiar i widzimy się, myślę, na hali. Pogadamy sobie z Piotrem później, jak już skończymy strojenie, czy mu te parametry odpowiadają. Logi mamy zapięte. No i tak, Superb się nam dohamowuje. Dohamowuje się Superb, wychodzi bardzo fajnie, skrzynia mi się podoba, jak działa. Mocowo mamy drugi pomiar ponad 170 na kole. Myślę, że będzie widać tą różnicę tutaj. Na kole mamy troszkę więcej, drugi pomiar bez zmiany jakiejkolwiek w softcie. Patrząc w diagnostykę, ja nie widzę jakiejkolwiek potrzeby korekty.
Termicznie jest ok, boost, wszystko pasuje, nawet nie ma takich wahań jak były na serii. Zaraz sobie jeszcze wrzucimy tego loga do TuneZilli. Zobaczymy, jak nam kreski porysuje. C, i tu mamy tak, Rostecha mamy, to mamy Longs, CDFG, Remap, CDFB. Chciałem jeszcze jeden pomiar zrobić, jeszcze jeden log, bo mi się to nie zapisało. Ale teraz się już zapisało, spoko. I co nas tu będzie interesować, to na pewno EGT, jakie mamy po mapie, nie? Bo to jest bardzo często temat poruszany na różnych grupach i forach internetowych. Jakie EGT masz po mapie? Tu akurat było bardzo niskie, seryjne EGT. Tu mamy tak, na koniec pomiaru mamy 815 stopni temperatury EGT. Limiter jest ustawiony gdzieś tam na okolicy 900 stopni. Już przy 880 będzie nam zbijać dawkę. Generalnie no bardzo zdrowa sztuka, mało który CFGB ma tak małe EGT, nie? Zazwyczaj to pod 900 większość podchodzi, nie? 880-900 to jest norma tu po mapie w tych autach. W tym akurat jest fajnie. Auto też było bardzo obciążone na piątym biegu. Pomiary były robione na ponad tam 200 na godzinę, także wóz obciążony dość mocno. I widzimy boosta teraz, niebieskie i czerwone kreski. Jak widzimy, zachowuje się turbina lepiej po mapie niż przed, bo nie mamy takich pofalowań. Idealnie się te dwie linie nakładają, tak się też tak powinno być, jak jest dobrze z doładowaniem. Tutaj jest idealnie. Prędkość obrotowa to dobra. Inne rzeczy sobie jeszcze pologuję później. Także wygląda to bardzo fajnie. Zobaczymy, co Piotr powie na wynik. Leci. No to Piotr, mamy tak, 208 koni i 421 Nm. Jest gitara. Myślę, że jest fajne. Jak chcesz, możemy jeszcze dołożyć momentu, ale... Nie, wystarczy. To ci wystarczy. Jest gitara. To, co mówiłeś. No są okolice tam 60 Nm na plus, a no i koni jest dużo, nie? Tak. 30 koni na plus, to już jest trzy... fajnie. No 60 Nm to jest 210 koni, 10 Nm, bo jest dla mnie na stage 1, bo już jest taki maxów, nie? Mm-hmm. Jaki wychodzi bezpiecznie oczywiście. Tak. No, zazwyczaj ledwo co 200 koni robią te silniki, mm-hmm. jak są bardziej dojechane niż twój. Twój akurat jest w bardzo dobrym stanie i to też zwróciłem uwagę na EGT, bo że masz EGT tutaj pod koniec pomiaru po mapie, mm-hmm. to też jest pokazane w logach 815, 800 już zaokrąglimy w górę, 820 stopni właśnie, mm-hmm. gdzie te silniki zazwyczaj mają po 900 stopni i to jest norma, tak mm-hmm. są mierzone po mapie. No. A tu jest niskie EGT, co świadczy o dobrym przepływie, o tym, że silnik jest też zdrowy. Zdrowy. Mm-hmm. No, także myślę, że możemy odpinać wóz. Spoko. I pojedziemy sobie, jeszcze się przejażdżać. Zobaczymy. Jasne. Co... Piotr, powiesz na to, no, nie? Będzie gitara. Wiadomo. No. Pojedziesz, potestujesz, ocenisz później sobie w dłuższym rozrachunku, wiadomo to, ale różnica musi być od razu odczuwalna, nie? Bo to nie jest, że nie czuć nic, musi być. No i te biegi sobie zobacz też, czy ci to odpowiada, bo to oczywiście można skalibrować jeszcze pod ciebie bardziej, nie? Nie, jest gitara. Ale teraz nie poniżej 1300-1400 obrotów ci obroty spadać nie będą. I tak chyba chciałeś, nie? Tak, dobrze do dwumasów. Widzisz, teraz masz piątka chyba zapięto, a masz... Czy szósteczka, no ale obroty są 1600, nie? Tak. Mhm. No a wcześniej byłoby 1100 albo 1200 obrotów, mhm. nie? Mhm. Jak chodzi o mocowo, no też musi to być odczuwalne. Jezus, czuć różnicy. Także myślę, że też tu tych superbów już trochę mamy przerobionych.
spalanie spadnie, nie? I spadnie. To powinno z litr do 2 litrów nawet spaść spalanie w tym aucie. No, to jest, bo to jest fajnie, duże, ciężkie auto, duża kubatura, tak, jest i tej mocy jest po prostu za mało w serii, nie? A to jest dobre właśnie przede wszystkim, bo jeżeli robię trasy, to... A ty robisz trasy. No, to się jednak jest, będzie duża różnica. Też mi się tak wydaje, Piotr. Dobra, zawrócimy sobie, pożegnamy się z widzami za chwileczkę. Teraz się możemy pożegnać. Dzięki bardzo. Także mordeczki, jeśli się Wam podobał film, zachęcam do klikania lajka, subika i dzwoneczka sobie kliknijcie, żeby wiedzieć o nowych filmach, jakie wpadają od Grilla Electronics. Ja Piotrowi bardzo dziękuję za to, że udostępnił auto i swoją osobę do filmu. No i życzę szerokości na drodze, nie? Dzięki Trzymaj bardzo. Się, na razie, hej. Na razie, pozdrawiamy. Trzymajcie się, hej. Hej. Serdecznie, jestem akurat po hamowni i chipowaniu w firmie Gorilla Electronics. Byłem u Marcina i powiem szczerze, że pierwsze metry, które wyjechałem, czuć różnicę i przede wszystkim, z czego jestem najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o skrzynię biegów i przerzucanie, bo trzyma wyższe obroty, jeżeli chodzi, i niższy bieg, czyli mamy fajnie, bo mamy piąteczkę zapiętą i mamy 1400 obrotów, a wcześniej przy 60 na godzinę mielibyśmy już szóstkę i 1200 obrotów. Co za tym idzie, dwumasa nie dostaje tak w dupę, silnik lepiej pracuje, no i ogólnie powiem Wam szczerze, polecam i serdecznie zapraszam do Wodzisławia Śląskiego, do firmy Gorilla Electronics, do Marcina, z każdym jednym samochodem, który jest wyposażony w turbosprężarkę.